wystawy jeszcze nie ma, ale mamy zapowiedź, że będzie 1,5 miliarda złotych na media narodowe. No czyli to jest dwa razy tyle, ile w tym roku mają media publiczne. No to chyba super. Znaczy to jest za mało. Mówiąc krótko, takie wyliczenia, które Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zrobiła, media publiczne potrzebują między 2,5 a 2,8 miliarda rocznie, tak żeby miały pełne finansowanie. Pełne finansowanie praktycznie bez reklam, bądź z ograniczeniem reklam, bo taka projekcja została zrobiona do zaledwie 4%, czyli to dość symboliczny ten udział reklam byłby. Jeżeli się mówi o zmianie narracji, czyli o zmianie jakby typu programowania, to trzeba powiedzieć, jaka jest ekonomiczna baza dla tej zmiany narracji. Jeżeli tą bazą nadal są w przypadku telewizji w 80% przychody reklamowe, to mam duże wątpliwości co do tego, czy reklamodawcy będą skłonni finansować formy, które może są słuszne z punktu widzenia tej nowej narracji, ale niekoniecznie przekładają się na odpowiednią widownię, oglądalność, w związku z czym nie przekładają się te wskaźniki ekonomiczne, które przesądzają o sensowności w ogóle wydatków reklamowych dla reklamodawców. No, oni finansują, to oni decydują w jakimś stopniu. Jaka będzie zmiana, kiedy media ze spółek Skarbu Państwa staną się tymi osobami, państwowymi osobami prawnymi bądź instytucjami? To nie jest jeszcze do końca pewne. Status prawdy jest niezmiernie istotnym tutaj elementem. To, co przemawiało za utrzymaniem spółek, to jest to, że po pierwsze jest ogromna tradycja prawna funkcjonowania takiej formuły. To jest właściwie z czasów kodeksu napoleońskiego, w gruncie rzeczy się wywodzi kodeks handlowy. I jest ogromna literatura, jest ogromne orzecznictwo, jest cały uporządkowany obszar wiedzy, który się szalenie przydaje w sytuacji, kiedy pojawiają się sytuacje konfliktowe, kiedy jest jakiś problem, kiedy coś trzeba rozwiązać, jest do czego się odwołać. Otóż w przypadku takich tworów niedookreślonych, nieopisanych, będzie, wydaje mi się, mnóstwo problemów. Ta praktyka orzecznictwa będzie się kształtowała latami i to jest taki obszar bardzo niejasny, również dla kontrahentów. Tam, gdzie wchodzą w grę poważne kontrakty, a zapewniam Państwa, że kontrakty zawierane przez telewizję, na przykład kontrakty licencyjne, związane na przykład z prawami sportowymi zwłaszcza, bo to są szczególnie drogie prawa. To są kontrakty wielodziesięciomilionowe, to nie są kontrakty złotówkowe czy groszowe, to są bardzo poważne kontrakty. I tutaj taka pewność obrotu jest rzeczą fundamentalnie ważną. Jest tu tak dużo znaków zapytania, że gdzie jest ta niezależność mediów publicznych, gdzie jest ta silne umocowanie osób zarządzających mediami publicznymi, które mają legitymację do tego, żeby wprowadzać zmiany. Również takie zmiany, które nie wszystkim się podobają, bo zarządzanie nie polega na tym, że się robi dokładnie tego, czego aktualni motodawcy ode mnie oczekują, tylko robi się to, co ma jakiś społeczny sens. No ale ci szefowie mediów publicznych, jak rozumiem, odpowiadający przed Radą Mediów Publicznych, tak jak dziś przed Radą Nadzorczą, przez Radę Nadzorczą też mogą być odwołani. Tylko tu będziemy mieli jedną 5-osobową radę zamiast tych 17-3-osobowych. Jednak ustawa reguluje w 3 przypadkach, czyli właściwie zrzeczenie się, działanie na szkodę spółki i skazanie prawomocnym wyrokiem. No to tu zapewne też będą jakieś zasady. No, miejmy nadzieję, że jakieś zasady będą i że będą to zasady. Chociaż słyszałem wicepremiera Jaglińskiego i z ust Czabańskiego, że ci ludzie mogą być odwołani natychmiast. Więc nie bardzo wiem, co to znaczy. No, ale seria tych zawieszeń w telewizji sprzed kilku lat pokazuje, że każdemu można udowodnić działanie na szkodę spółki. To nie było wtedy wywołane działaniem na szkodę spółki, to były inne przesłanki. Zarząd jednoosobowy, za którym się opowiadałem akurat w Telewizji Polskiej, wynika wyłącznie z tego, żeby właśnie ukrócić wpływy polityczne, dlatego że de facto było tak, że różne siły polityczne próbowały mieć swoich przedstawicieli na poziomie zarządu. Natomiast w przypadku zarządu jednoosobowego, który w każdej chwili może być powołany, odwołany, bo na przykład komuś się nie spodoba kolor włosów albo złe oświetlenie jego twarzy w czasie wywiadu i zostanie odwołany, no to wydaje mi się, że to jest chyba nie o to chodzi. To znaczy nie na tym polega chyba wykonywanie funkcji szefa medium publicznego. A co ja odnoszę wrażenie, że panowie nie wierzą w to odpolitycznienie mediów narodowych. No przecież to jest idea ustawy. To, jeżeli ktoś przeprowadzając te zmiany powie o odpolitycznieniu, to znaczy, że sobie bardzo żartuje ze słuchacza.
To jest upolitycznienie w takim stopniu, że trudno sobie wyobrazić większe. To jest nie tylko upolitycznienie, to jest upartyjnienie mediów publicznych i przekazanie władztwa nad nimi jednej partii. Właścicielami mediów, jeżeli by się ten nieszczęsny projekt zmaterializował, mediów publicznych, stanie się zarząd partii z Nowogrodzkiej, a dopowiadając ojcem i matką mediów publicznych, od tego dnia będzie Jarosław Kaczyński. Znaczy może jedno miejsce dadzą Kukizowi, a może na przykład tym dwóm koalicjantom, Ziobrze i Gowinowi. Tego nie wiemy oczywiście, ale ja raczej podzielam pogląd pana Jerzego. No to znaczy, ja w kwestii politycznej się nie wypowiem, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na coś takiego, że istnieje wolność pilota. Bo można robić słuszny program, tylko nikt go nie ogląda. I moim zdaniem jest czytelne dla każdego, że jednym, pierwszym, drugim i piątym powodem, dla których te zmiany są przeprowadzane, jest przejęcie kadrowe tych instytucji, a reszta to jest tylko obudowa, to jest papierek dla tego cukierka, który chce się schrupać. Ja się na nazwę narodowe nie dam nabrać.